I proszę o sprawozdanie spraw publicznych w okresie międzysesyjnym. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, jeżeli pozwolicie, za siedząco z mikrofonem i z przygotowanym tutaj materiałem, jeżeli chcemy pana stojąco, chociaż nam się lepiej tak z góry patrzę, obserwować. To sprawozdanie publiczne działalności w okresie 2020. Ale to lepiej później będzie, no dobrze, na razie próbujemy trochę innowacji. Musimy prędzej czy później przygotować salę obrad pod nowe przepisy. Tak czy inaczej, wszystko jest nagrywane, później będzie musiało jeszcze być tekstem podpisane i jeszcze pewnie dla też niesłyszących docelowo. Także dzisiaj może spróbujmy, czy ten mikrofon. W dniu 26 czerwca 2020 roku uczestniczyłem w spotkaniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich, podczas którego zostały poruszone sprawy drugiego etapu lubskiej obwodnicy, remontu ulicy Poznańskiej i Wrocławskiej, a także naprawy drogi w Budziechowie w oddaniu kanalizacji. 29 czerwca uczestniczyłem w przekazaniu lubskiej poradni ginekologiczno-położniczej nowego USG. Dziękuję pani Jolancie Zajkiewicz, prezes szpitala na Wyspie Żorach, za dotrzymanie danej obietnicy oraz doposażenie ludzkiej poradni w nowoczesny sprzęt. W tym samym dniu podpisałem akt notarialny z przedstawicielami firmy Iwanicy spółka GO z Lubska na sprzedaż działki na strefie w Górzynie. Państwo Iwanicy chcą w pierwszym etapie przenieść obecny zakład i uruchomić produkcję stelaży do mebli tapicerowanych. W kolejnym etapie planują rozszerzyć dotychczasową działalność i produkcję o tartach i pozyskiwanie własnego surowca. Niniejsze daje docelowo szansę na wzrost zatrudnienia w firmie. Życzę przedsiębiorcom realizacji wszystkich planów i zamiarów. Od 1 lipca uruchomiliśmy wakacyjne przewozy PKS. Uruchomiono 3 trasy z Lubska przez miejscowości wiejskie do Lubska i z powrotem. I to właśnie, proszę Państwa, jest to był ten pierwszy etap do działań związanych właśnie z wykluczeniem naszych takich komunikacyjnych jako gminy. No i też się staramy, może by cała gmina była skomunikowana przede wszystkim z Lubskiem, później Lubsko, Zieloną Górą, Żalami i tak dalej. Także Państwo mieli okazję tutaj usłyszeć bezpośrednio od prezesa, że takie działania uruchamiane i próbujemy z tym problemem walczyć. Od 1 lipca zostało uruchomione konfliktko w Gawnicu jako jedyne takie w powiecie. I korzystanie z oferty przygotowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji cieszyło się dużym zainteresowaniem odbiorców. Tu trzeba podziękować ratownikom WOP za opiekę nad kąpieliskiem. Żadnych poważnych wypadków nie zanotowano. Odbiorców mieliśmy z zagranicy, ale z Nowogrodu i z Zielonej Góry, i z Gubina, i z Żar. I tu tylko trochę niekiedy te komentarze niektórych mieszkańców naszych o tym zbiorniku niepozytywne, no trochę dziwią, bo było to zadanie przeprowadzone idealnie i w bardzo ładnym miejscu. W tym samym dniu, czyli 1 lipca, przed Lubskim Ratuszem wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego w Lubsku uczestniczyłem w akcji charytatywnej dla chorych dzieci. Wiem, że takie inicjatywy były podejmowane także w innych jednostkach. Dziękuję wszystkim za udzielone chorym dzieciom wsparcie. 1 lipca uczestniczyłem w spotkaniu na ulicy Zieleniewskiej, rozmawiamy na temat możliwości wycinki drzew stanowiących zagrożenie oraz innych pomysłach i problemach związanych przede wszystkim przy pracach w ogródkach działkowych oraz innych komunikacyjnych w tym miejscu. 2 lipca uczestniczyłem w walnym zadaniu sprawozdawczo-wyborczym Klubu Budowanie Lubsko, podsumowującym 4-letnią kadencję działalności klubu. Podczas walnego zebrania dokonano m.in.
wyboru władz na nową kadencję. Nowym prezesem klubu został pan Tomasz Duszła. Serdecznie dziękuję również odstępującemu prezesowi, panu Stanisławowi Sobodzianowi, za pracę na rzecz klubu. Gratuluję nowemu prezesowi i życzę wszelkiej pomyślności w zarządzaniu klubem i działaniu na jego rzecz. To proszę Państwa parę słów o klubie, 70 lat tradycji. Dla nas, dla gminy, przede wszystkim działalność taka związana z naborem, z prowadzeniem zajęć dla dzieci i młodzieży, również dla kobiet i dziewcząt. I również współpraca międzynarodowa z miastami partnerskimi FOS, LOTO, MANI i również z Ukrainą. 3 lipca spotkałem się z panem Stopińskim z KOD w sprawie inwestycji fotowoltaiki. W tym samym dniu Muzeum Pogranicza Śląska Łódzkiego w Żarku odbyło się podsumowanie 5. turnieju wiedzy historycznej. W gronie nagrodzonych znaleźli się także uczniowie lubskich placówek. Zwycięzcom serdecznie gratuluję. 6 lipca gościłem w Lubsku wojewodę lubuskiego pana Władysława Dajczaka, który przyjechał do nas podpisać umowę w sprawie finansowania zadań związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia. Gmina Lubsko otrzymała to finansowanie w kwocie 930 tysięcy złotych na stworzenie nowej siedziby Środowiskowego Domu Pomocy, Samopomocy Lubsku, które będzie mieścił się na parterze w części budynku przy ulicy Alei Wojska Polskiego 2. 10 lipca spotkałem się z starostą Żarskim i Józefem Zaczonem. Rozmowy dotyczyły ważnych co ludzka tematów o sprawach bieżących, tj. Trwających wykorzeń poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie gminy Lubsko, potem dotyczące przyszłości planowanych na terenie gminy inwestycji z udziałem powiatu, tym m.in. ustalenia terminu remontu dróg przy ulicy Chimickiego i Połeckiego. 13 lipca gościłem w Lubsku na tuszu starosty Żagańskiego, Henryka Janowicza, pełniącego jednocześnie funkcję przewodniczącego konwentu powiatu województwa lubuskiego. Tematem rozmowy były bezpieczeństwo mieszkańców powiatu żarskiego i żarskiego i służba zdrowia i również pomysł na wspólne porozumienie powiatu żarskiego, żagańskiego, Żagania i Lubska w sprawie wykorzystania funduszy Unii. 16 lipca spotkałem się z Dariuszem Gębarą, sołtysem Starej Wody, Pawłem Opuszką, prezesem OSP w Starej Wodzie oraz Marcinem Pyńskim, radnym Rady Miejskiej w Lubsku w sprawie zarządzania obiektem, który mieści się w remizie OSP i Siedlica Wiejska. 17 lipca spotkałem się z prezesem Koszyńskiej oraz Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w sprawie terenu w ramach strefy Burzy. W tym samym dniu spotkałem się z przedstawicielami Wód Polskich. Rozmowy dotyczyły m.in. dbałości o cieki wodne, retencję wodną na terenie naszej gminy. 19 lipca, 16 i 23 sierpnia oraz 19 września były dniami otwartymi Baszty. Inicjatywa podjęta już po raz kolejny przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lubskiej cieszyła się dużym zainteresowaniem. Dziękuję członkom Stowarzyszenia za rozsławianie naszego pięknego miasta. 20 lipca spotkałem się z panem Tomaszem Czajkowskim, członkiem zarządu powiatu żarskiego oraz prezesem giełdy Wielonogórski Rynek Rolno-Towarowy. Rozmowy dotyczyły ważnych spraw dla Lubska, w tym również budowy obwodnicy, a także działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu gminy Lubska. 21 lipca odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie. 23 lipca uczestniczyłem w festynie członków klubu Sojusz Plus. Na celebrę Karaś dziękuję za zaproszenie. To był mile spędzony czas. Życzę wszystkim członkom niegasnącej energii i zapału w dalszym działaniu oraz dobrego zdrowia. 24 lipca obchodzone było święto Policji. Przy okazji wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom służby cywilnej złożyłem i również w tej chwili składam serdeczne życzenia. Dziękuję za trudną pełną poświęcenia służby. W tym samym dniu spotkałem się z panem Andrzejem Rokmińskim, dyrektorem Lubuskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie siedziby firmy w Lubsku. 27 lipca uczestniczyłem w 22 sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej. 30 lipca odbyło się w Lubsku na duże spotkanie z udziałem Nadleśniczego Nadleśnictwa Lubsko, Leszkiem Panachem, lekarzem weterynarii Rafałem Rafalskim oraz przedstawicielką
Oto z animac delegatura w Zielonej Górze, Magdalena Drosik, w sprawie ośrodka rehabilitacji dla zwierząt dziko żyjących. Ustalono, że zostanie podjęta próba utworzenia takiego ośrodka wniosków w pierwszym etapie dla zwierząt prawnie chronionych. W tym samym dniu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej PGK Janusko spółka z W lipcu WIG spółka z kontynuowała pracę nad zainwentaryzowaniem, wyczyszczeniem i zabezpieczeniem studni artezyjskiej koło Dłużka. W tej chwili mamy już to zinwentaryzowane, policzone w pewnym etapie, przeczyszczone i czekamy na porozumienie z Lasami Państwowymi. W lipcu zakończyliśmy adaptację dwojej przyszkolnej sali gimnastycznej przy ulicy Tkackiej na archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego w Grodzku. Udało się to po 10 latach od stycznia 2011 roku. Obowiązują przepisy, które nakazują m.in. wroga archiwum był usytuowany na parterze budynku z odpowiednią wytrzymałością stropu. Archiwum urzędu mieściło się w pomieszczeniach piwnicznych. We wrześniu 2017 roku Archiwum Państwowe w Górze w wyniku przeprowadzonej kontroli wydało zlecenia m.in. w zakresie dostosowania archiwum zakładowego do wymogów wynikających przepisów. Brano pod uwagę także inne lokalizacje, to też zdecydowano przeniesienie archiwum do sali gimnastycznej przy ulicy Tkackiej, które to archiwum może być w przyszłości archiwum całej gminy. W lipcu 2020 roku wykonano koszenie czyszczenie ruszy na cinku od ulicy Mikołaja Leja do ulicy Chopina. Za pomoc w realizacji tego zadania dziękuję zarządowi pracownikom PGK Ludzku Lwik oraz strażakom SP w Chociczu, Burzynie i Starej Wodzie. 1 sierpnia na Zalewie odbył się festyn gminny, dopisała podłoga, pogoda i frekwencja. Było wiele atrakcji, głównie dla najmłodszych. Prezent towarzyszącą był challenge dla mi. Dziękuję organizatorom dobrego przygotowania i przeprowadzenia eventu. 8 sierpnia uczestniczyłem w jubileuszu 25-lecia pracy pani notariusz Grażyny Krystyny Wachnik. Pani Krystyno, dziękuję pani za dotychczasową współpracę, która zawsze układała się pomyślnie. Życzę pani wszelkiej pomyślności na kolejne lata. 13 sierpnia spotkałem się z panem Stanisławem Tomasem. Rozmowa dotyczyła inwestycji fotowoltaikę. Obszar to Wola Stara Woda. Dnia 14-15 sierpnia uczestniczyłem w uroczystościach zorganizowanych z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz 76. rocznicy Powstania Warszawskiego. Przed ludzkim ratuszem śpiewano powstańcze oraz niezakazane piosenki w kościele. Odprawione została msza świetla w intencji ojczyzny, a na ludzkim stadionie rozegrano mecz Kudwani Ludzkoka do Góry. Dziękuję wszystkim organizatorom tych uroczystości, a także mieszkańcom za wspólne przeżywanie tych historycznych, ważnych dla polskich wydarzeń. 18 sierpnia spotkałem się z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich Pawłem Tunderem oraz zastępcą dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami Zarządu Dróg Wojewódzkich Grzegorzem Pszczółce. Tematy rozmów były w sprawie czerwcowego remontu drogi wojewódzkiej numer 287 na odcinku ulica Jarosławska Ludzku w Kudzieków, a także stan zaawansowania przygotowania dokumentacji na inwestycji budowy drugiego etapu obwodnicy Ludzka, która jest nadal w fazie procedowania wydania decyzji środowiskowej. W tym samym dniu podpisałem umowę z panem Wacławem Zaczkowskim, wykonawcą zadania przebudowy i adaptacji części kwartału budynku przy ulicy Dalej Wojska Polskiego na cele środowiskowego domu pomocy społecznej. Te prace są bardzo zaawansowane i widać już postępy i to, co w przyszłości tam będzie, a to już niedługo, bo do końca roku zadanie musi być wykonane. 20 sierpnia uczestniczymy w spotkaniu z dyrektorami gminnych placówek oświatowych. Tematami spotkania było podsumowanie roku szkolnego 2019-2020, w tym podsumowanie wyników egzaminu 8 klas. Organizacja roku szkolnego 2020-2027, w tym arkusze kalkulacyjne. Przygotowanie placówek do rozpoczęcia nauki w dobie obowiązujących obostrzeń sanitarnych. W tym samym dniu spotkają się w terenie z prezesem RWIG, panem Romanem Raczykiem, w sprawie czyszczenia pustów ulicznych, czyli taką naszą małą retencją. 25 sierpnia w ludzkim ratuszu odbył się egzamin na stopień nauczyciela medalnego. Wszystkim nauczycielom gratuluję wyczerpawszych sukcesów. 23 i 30 sierpnia odbył się w kościele parafialny koncert w ramach 22 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej Luftofort. Dziękuję organizatorom festiwalu za podtrzymywanie tej pięknej tradycji. 27 sierpnia
2022 roku uczestniczyłem w polsko-amerykańskim pikniku pod obieczeniem środowiskowego domu samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej. Dziękuję za zaproszenie i wspólnie spędzony czas. Tym samym dniu gościłem ludzkiego tuszu regionalnego dyrektora ochrony środowiska z Gorzowa Wielkopolskiego i Józefa Kruszkowskiego. Tematem rozmów były sprawy z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. znajdujące się na terenie gminy obszary Natury 2000, inwestycje w fotowoltaikę, znajdujące się w okolicach Górzka, Studnie Artyzyjskie oraz budowa drugiego etapu obwodnicy Ludzka. 29 sierpnia na zadaniu karta był się festyn na zakończenie wakacji. Podczas festynu rozstrzygnięto konkurs na najładniejszą posesję w gminie Ludzko. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję. Ważnym punktem programu było podziękowanie rodzinie państwa kwiatkowskich za 43-letnią aktywność społeczną na rzecz miasta i mieszkańców Ludzka. W okresie wakacyjnym wykonano nowy plan zabaw przy przedszkolu nr 3, szkole podstawowej nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Ludzku. 20 sierpnia uczestniczyłem na sadzeniu drzew przy tym placu. Serdecznie chciałbym podziękować tutaj panu naczelnikowi, panu Kamilowi za przygotowanie tej inwestycji. W sierpniu nad Zalewem Nowinec odbyło się nauka pływania z zajęciami profilaktycznymi pod nazwą Każde dziecko pływa. No to taka wspomniana prędza i bardzo dobra praca Osiru, Wotru na terenie trzech wakacji i też można było wziąć udział w takiej akcji. 1 września uczestniczyłem w uroczystym na Toro Szkolny nr 2 w Ludzku z panią naczelnik panią Olgą Kościło i rozpoczynającym rok szkolny 2020-2021. W pozostałych szkołach gminie Wapelach uczestniczyli pan Marek Kutowski i pani Iwona Poszła. W tym samym dniu uczestniczyłem w spotkaniu z mieszkańcami ulicy Zamkowej w Ludzku w sprawie omówienia koncepcji przebudowy kanalizacji wodno-składnej oraz wodociągowej wyżej wymienionej ulicy. Proszę państwa, to już kilka razy o tym mówiłem. Mieszkamy tutaj w centrum, zwłaszcza na takim syfonie, gdzie ścieki, żeby opuściły ten syfon, muszą się przelać i zalegają nam tutaj kanalizacji. Stąd taki odór. Mamy wszystko przygotowane, mamy środki, mamy projekt. No niestety jest tak, że nie, że trzeba mieć zgodę stron i są osoby, czy są takie strony, które nie obawiają tego remontu. Chodzi o 300 metrów przykopania się ogrodę wspólnoty mieszkaniowej z ulicy Zamkowej do ulicy Zieleniewskiej, tak żeby ścieki spływały sobie grawitacyjnie bezpośrednio, a nie przez syfon. Ale sprawa jest w SKO samorządowym kolegium odwoławczym. 17 września obchodzony był Światowy Dzień Sybiraka. W tej okazji wszystkim Sybirakom składam najserdeczniejsze życzenia miłości, które niesie pokój, zdrowia, które rodzi wytrwałość oraz nieustającego wsparcia najbliższych. 22 września odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej i spółka ZO. 24 uczestniczyłem w negocjacjach z dyrektorem Enea Oświetlenie spółka Zoryk rejonu oświetleniowego Zielona Góra w sprawie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego do końca 2020 roku i planów na 2021. Bo w tej chwili mamy już środki, nie tak jak w 2019 roku, że mieliśmy minus 250 tysięcy. Mamy prawie 384 tysiące docelowo. Idealnie by było 400. Zobaczymy, co w nowym budżecie. W budżecie mamy taki w projekcie, w pomyśle mamy 400 tysięcy, a jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. 25 września uczestniczyłem w walnym zebraniu lokalnej grupy działania Grupy Łużyckiej, podczas którego omówiono sprawozdanie za 2019 rok, który zakończył się wynikiem pozytywnym, udzielone absolutorium zarządowe stowarzyszenia, także wybrano organy na kolejną 4-letnią kadencję, które pozostały w tym składzie osobowym na czele z panią Heleną Liczaszewską, prezesem stowarzyszenia. W tym samym dniu podpisałem protokół z kontroli
wprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Górze dotyczące sposobu wykonania zadań określonych w programach ochrony powietrza i aktualizacja oraz plan działań krótkoterminowych. Protokół potwierdza, że działania ujęte w programie ochrony powietrza dla strefy ludzkiej zostały wykonane. Tu napisałem sobie, żeby skomentować, bo te działania, które wykonałem jako starosta, czyli ścieżki rowerowe, termomodernizacja ośrodka szkolno-wychowawczego, szpitala i DPS-u w Lubsku, no skutkowało tym, że to zadanie gmina wykonała i nie otrzymaliśmy żadnych kar. W okresie między sesyjnym uczestniczyłem w spotkaniach organizowanych przez spółdzielnię mieszkaniową, a także wspólnie z Rady Miejskiej w Lubsku, w zebraniach wiejskich w Ziemnikowie, Wierkowie, Mokrej, Kociczu, Białkowie, Duszku, Dąbrowie, Krałku, Grabkowie, Tupoli i innych. Informuję Państwa, że komisarz wyborczy wydał postanowienie o odmowie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza lub Rady Miejskiej w Lubsku z uwagi na niemożliwe do naprawienia wady wniosku. I sprawa jest w tej chwili w prokuraturze. Jest zawiadomienie o wszczęciu dochodzenia. Ogólne to jest wpisane, że użyto podstępu. Informuję Państwa, że Zarząd Województwa Lubuskiego zgłosił projekt rewitalizacji linii nr 275 na odcinku Bieniu-Lubsko oraz budową przystanków m.in. Budzieków i Jasiń-Bieszków do programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej Kolej Plus w 2028. Obecnie czekamy na wyniki oceny przesłanych formularzy, których dokona KSA. Informuję, że konkurs na dyrektora szkoły podstawowej nr 2 w Lubsku nie został wstrzygnięty. Od 1 września powierzono pełnienie wniosków dyrektora szkoły w Lubsku pani Annie Gliszcz-Góralczyk. W związku z zarządzeniem przez marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wyboru prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na dzień 28 czerwca 2020 roku i ponownego głosowania na dzień 12 lipca przeprowadzono pracę organizacyjne. Wszystkie prace oraz głosowanie przebiegły sprawnie i bez zakłóceń. Zastosowano dodatkowe środki ochrony osobistej w celu minimalizacji ryzyka zakażenia wirusem COVID-19. Przeprowadzono 5 przeszukiwań terenu gminy w odstępach dwutygodniowych w celu wykrycia potencjalnych zakażeń dzików wirusem wywołującym chorobę ASF. W trakcie przeszukiwań nie stwierdzono chorych dzików, prace jednak będą dalej kontynuowane. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części istniejącego budynku szkoły podstawowej nr 3 w Lubsku na zespół szkolno-przedszkolny oraz na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku byłej szkoły podstawowej nr 2 w Lubsku na budynek administracyjny. W okresie międzysesyjnym kontynuowane były prace związane z przebudową mostu w Tarnowie oraz adaptacji części budynku po byłym USC na środowiskowy dom pomocy społecznej. Po USC wspominałem, most w Tarnowie dołożyliśmy z rezerwy dodatkowe pieniądze po lepszenia nośności i funkcjonowania tego mostu. Po odkryciu starego eksperci stwierdzili kurzawę i to, że nas było stać, bo po przetargu uzyskaliśmy dobrą cenę i dofinansowanie z Lasów Państwowych, to dołożyliśmy Państwowi 30 tysięcy złotych. Most będzie miał większy tonaż, będzie lepszy, będzie lepiej służył nam wszystkim. Trwają prace związane z poprzednim spisem rolnym 2020. Zlecono spółce Lewiej Grudzku prace polegające na mechanicznym czyszczeniu pustów deszczowych na drogach gminnych. Wyłoniono wykonawcę na dostawę energii elektrycznej dla gminy Grudzku i jednostek organizacyjnych. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy na prace związane z malowaniem oznakowania poziomego przejść dla pieszych na drogach gminnych. Ogłoszone rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na zagospodarowanie odpadów komunalnych
pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na 2021 rok i no, mamy tutaj zwycięzcę, czyli Zakład Gospodarowania Odpadami Marszu. Proszę się przyjrzeć cenom, jakie mamy w tej chwili na bramie. To jest całkiem inny świat niż było. Twoją pracę nad określeniem zasad spłaty zadłużenia z tytułu zaległości i dopłatach za lokale mieszkalne w formie świadczeń rzeczowych. Pracę na rzecz gminy Lubsk. W miesiącu październiku tego roku planujemy Państwu przedstawić projekty uchwały w tej sprawie. Na bieżąco uczestniczyłem w obradach Komisji Tematycznej Rady Miejskiej w Lubsku. Pragnę przypomnieć, że obecnie trwa powszechny spis rolny. Proszę o zachęcanie szkodników gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy do samoopisu. 1 października do pomocy przyjdą również rachmistrzowie i będą pomagać w spisie telefonicznie lub bezpośrednich wywiadach. Spis potrwa do 30 listopada. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. W dniach 9 lipca i 13 sierpnia odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej Mieszkaniowej. Tu mam jeszcze informację, że wszczęto również dochodzenie w sprawie majątku RDK. No niestety jest tak, że zostaliśmy pozbawieni części majątku. W tej chwili przy przyjmowaniu wojewody, czy przygotowywaniu spotkania dla par obchodzących 50-lecie pożycia małżeńskiego, nie mamy czym przyjąć. Zostało to gdzieś wywiezione. Trwa dochodzenie prokuratorskie. Czy to będzie efektywne, to nie wiem. Wiem tylko, że nie mamy nic takiego. Nie mamy się czym pochwalić w tej chwili. To jeszcze, proszę Państwa, przyszło do mnie powiadomienie Regionalnej Izby Rachunkowej w sprawie pracownika i lat 2017 roku Regionalna Izba Rachunkowa prowadziła tę kontrolę szczegółową gminy finansową za rok 2017 i mamy na dzisiaj orzeczenie o katastrofalnej sytuacji w tym czasie, o działaniach niezgodnych z prawem władz z tamtego okresu. Ja to Państwu przekazałem, mam nadzieję, że przeczytaliście, tylko nie wiem, dlaczego ja takie dokumenty otrzymuję i to imiennie. Jeżeli akurat osobiście Dudek Janusz, Mariusz Wódzka i prawomocne orzeczenie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych niezwłocznie dołącza się do akt osobowych, ukaranego czy ukaranych. I tu jest, proszę Państwa, wszystko opisane, co było źle w 2017 roku, jak była prowadzona gospodarka finansowa, czyli źle. W 2018 roku nie było kontroli, ale było jeszcze gorzej, bo zakończyło się program naprawczy. Teraz, jak to się ma do tych posiedzeń sądu i prokuratury, gdzie ja wnioskowałem o to, żeby poczekać z niektórymi decyzjami, ponieważ są procedowane kontrole w innych instytucjach, no instytucji państwowej, jaka jest regionalna obrachunkowa. No niestety wtedy się nie czeka, decyzje się podejmuje, wyroki. Gdzieś tam ktoś komentuje, że osoby, które odwołano, to były takie, że tylko pomnik wystawić. No a w tej chwili ja mam tego, te osoby zainteresowane i tutaj wpisane w tą kontrolę, to sobie najczęściej są świadkami w tej samej sprawie. I oczywiście wszystko było w porządku. No to teraz wychodzi, że nie było w porządku. Jak to się ma do wszystkiego, to ciężko zweryfikować, ale o tym powiedzieć trzeba. Tu jeszcze dołożyliśmy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kilka wniosków. Między innymi chcielibyśmy dokończyć tą przebudowę budynku USC.
wybudować wodociąg ulicy Błotnej, wodociąg w Janowicach, wodociąg ulicy Poznańskiej i przebudowę drogi ulica Transportowa. Takie wnioski złożyliśmy, czekamy na odpowiedź. Wszystkie sprawy związane z przetargami zrealizowanymi i też, które są, to tyle jest tych dokumentów, że to by było na dobrą jedną sesję. Proszę Państwa, idą nam bardzo dobrze, bardzo dobrze idą sprzedaż majątku, pozytywna sprzedaż majątku, czyli tam, gdzie ludzie wykupują mieszkania komunalne na własność, czy inwestorzy wykupują teren, żeby inwestować. Jest to związane z fotowoltaiką i jeszcze innymi inwestycjami gospodarczymi. Tak, porównanie od dodanych z ostatniego sprawozdania. No, przybyło na opinię 33 osoby. Jesteśmy już powyżej 18 tysięcy. Niestety liczba zgonów 165, urodzin 129. Na stan w sierpniu mieliśmy 53 miliony zadłużenia. W tej chwili już mamy 52 z małym haczykiem. Także schodzimy maksymalnie z zadłużenia. Muszę jeszcze dodać, że w miesiącach czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu odbyłem szereg spotkań, o których Państwa informowaliśmy na bieżąco, zarówno na naszej stronie internetowej, jak i na Facebooku. To by było, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ogólnie wszystko. Na pewno jest bardzo wiele spraw, które tutaj nie poruszyłem, ale ogólnie to, co się odbyło, to, co wykonaliśmy przez ten czas międzysesyjny, to zawarłem sprawozdanie. Dziękuję. Dziękuję Panu Burmistrzowi. Przystępujemy do punktu 4 obrad. Informacja Przewodniczący Komisji Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Proszę Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu Pana Krzysztofa Bieleckiego o przedstawienie informacji z prac komisji. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu obradowała dnia 21 września, na bardzo dużych dniach były BBKM, ocena finansowa, analiza działalności, wykonanie budżetu publiku, wykonanie budżetu za pierwsze półrocze, trzeci punkt, opiniowanie projektów uchwały, czwarty sprawy różnej, tak jak BBKM. Prowadząc spółki to jedna osoba plus prokurent, jest to pani księgowa. Spółka w 2019 roku realizowała zadania utrzymania dróg na terenach gmin, takich jak Lux, Kotuplice, Brody i Trzebie, jak również dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie naszej gminy. W 2020 roku niestety przedsiębiorstwo otrzymało przetarg na utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie naszej gminy. Nadal obsługuje drogi gminne, takie gminy Krusko, Trzebie, Brody, Brody i Kotuplice, jak również drogi powiatowe na terenie naszej gminy. Majątek spółki na koniec roku 2019 był na podobnym poziomie jak w roku 2018. Nadwyżka na koniec roku to około 11 tysięcy złotych. Wskaźnik płatności finansowej jest wyższy niż optymalny spółki. I ta kondycja finansowa przedsiębiorstwa jest bardzo dobra, między innymi dlatego, że gmina spłaciła wszystkie zobowiązania. I tak jak w 2018 roku dług gminy to około 2 miliony złotych, było 1 200 dla PGKM-u i 800 tysięcy z PGKM-u. Tak teraz w 2020 roku gmina to spłaciła, jak również jest z płatnościami wszystkim na bieżąco. Obecnie trwają prace na terenie PSZOK-u, tam zmontowano nowe hydranty, kamery, nowe pojemniki, zmiana nowych pojemników. Proszę, gmina zbiera około informacyjnie pustu do gabarytu sami.
I od 1 września zostały wprowadzone limity na przełku i na jedno gospodarstwo domowe może być to, że to jest opon 4 sztuki, gruz 600 kg, kawałek 300 kg nadwyżka, każda nadwyżka będzie kosztowała złotówkę za kilogram. Nadal na tak samo dwa razy w roku zbierane gabaryty wystawiane przez mieszkańców, to jest dalej nieodpłatny w stace za wymusy czystości. I drugi punkt tam był wykonanie budżetu za pierwsze półrocze. Pani Skara mi pokrótce mówiła o wykonaniu budżetu, ponieważ temat mamy wyjmować z posiedzeniem komisji w lipcu. I tak z najważniejszych nadwyżka w budżecie za pierwsze półrocze to jest 6 milionów. 400, jak dobrze mówię? Proszę? Niecałe. No około. I ta wyższa wózka nawet na spadku kredytu w roku 2021, gdzie otrzymamy, otrzymamy nawet pożyczki ze Skarbu Państwa. Tak. I w tym roku. No, dobrze. Tak. Co jeszcze najważniejszych? Zostały dostosowane też 34 tysiące, bo 4 tysiące z rezerwy na do wymostów w Tarnowie. Główne dochody to subwencje Skarbu Państwa i tak tu 5 dużych. Gmina ma około 5 milionów długów, znaczy dłużnicy, dłużnicy to około 5 milionów długów i głównie są osoby fizyczne i przedsiębiorstwo i tak tylko największych takich dłużników to jest. Dług gminy na dzień dzisiejszy to około 52 milionów. Zaopiniowano pozytywnie wszystkie projekty uchwał. No wszystko z nich. Jeszcze tak może tylko dzisiaj wspomnę, pisałem sobie notatki, to jeszcze znalazłem taką z posiedzenia komisji do roku 2019, to jest 2 lutego, podatku się zawinęło gdzieś, nie wiem. Na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów i Budżetu, które odbyło się 21 roku 2019 roku, podjęto niżej wymienione wnioski typu wkład własny niezbędny na utrzymanie dłużu seniora lub funkcjonuje widzę przesunięcie ze środków z kontu rekreacji wyznaczonej na remont sali, na realizację umowy konserwacji oświetlenia, ma być światło i taki to już był w 2020 roku zabezpieczyć środki finansowe na remont mostów tarnowych, też wszystko się tam zrealizuje. Przy okazji mógłbym się zabierać. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, pana Marcina Końskiego o przedstawienie informacji z pracy komisji. Informacja przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w okresie międzysesyjnym. W okresie międzysesyjnym pomiędzy 22 a 23, z tą drugą a 23 sesją, członkowie komisji zapoznali się z projektami uchwał w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze wewnętrznej miejscowości Burzyn, uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Lubusko, zawarcia porozumienia pomiędzy województwem lubuskim a gminą Lubusko w sprawie współpracy przy realizacji zadań remont drogi wojewódzkiej nr 287 w Lubusku w ciągu ulicy Wrocławskiej oraz miejscowości Budziewo. W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Lubusko przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszarów i granic aglomeracji Lubusko. W sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lubusko na 2020 rok i ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała wiedza. W dniu 14 września odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej. Komisja zajmowała się następującymi tematami. Realizacja budżetu za pierwsze półrocze, działania w zakresie ochrony środowiska w gminie Lubusko, analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Lubusko na przestrzeni minionych lat. Podsumowana została druga edycja konkursu na najładniejszą posesję w gminie Lubusko. Przypomnę, że konkurs odbył się pod patronatem burmistrza Lubuska pana Janusza Ludowicza. Organizatorem konkursu był magazyn Lubuski, którego wydawcą jest Biblioteka Lubuska. Należy wspomnieć o bardzo dużym zaangażowaniu pracowników Urzędu Gminy w ten konkurs. Dziękuję w imieniu organizatorów, państwu radnym oraz pozostałym fundatorom nagród.
Komisja proponuje kontynuację konkursu w latach przyszłych w szerszej formule, zaangażowanie większej ilości fundatorów nagród oraz przejęcie wszystkich obowiązków spoczywających na organizatorze, czyli na magazynie Lubskim. W dniu 24 września odbyło się wspólne posiedzenie komisji, na którym omawiane i opiniowane zostały projekty. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 19 października o godzinie 15. Tematami komisji będzie stan cmentarzy komunalnych, utrzymanie czystości parkingu przy cmentarzach, utrzymanie potrzeby remontowe lub gminnych oświetlenia ulic, omawianie projektów uchwał. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu panią Adriana Radowskis o przedstawienie informacji z prac komisji. Panie burmistrzu, szanowni państwo. Informacja przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu w okresie międzysesyjnym. 29 września odbył się festyn z okazji pożegnania wakacji na galerii Parasz. Burmistrz Lubska Jan Dudowicz oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Lubsku podziękowali Rodzinie Państwa Krychowskich za 43-letnią aktywną społeczną na rzecz miasta i mieszkańców Lubska. Dnia 14 września odbyło się posiedzenie komisji. Rozmawialiśmy o realizacji zadań oświatowych na rok 2020-2021. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkoli. Przedłożone przez Biuro Rady projekty uchwał na sesję Rady Gminy zostały zaopiniowane pozytywnie. W dniu 24 września członkowie komisji uczestniczyli w wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej. Tematem posiedzenia było omówienie dostarczonych projektów uchwał. Wszystkie projekty zostały zaopiniowane pozytywnie. Kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w miesiącu października. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Spraw Społecznych i Zdrowia pana Roberta Smokowskiego o przedstawienie informacji z prac komisji. Panie burmistrzu, szanowni państwo, na siedzący. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Spraw Społecznych i Zdrowia z 7 stycznia 2020 roku. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Spraw Społecznych i Zdrowia odbyło się w dniu 7 września 2020 roku. Tematy poruszane w trakcie posiedzenia to m.in. bezpieczny powrót do szkoły w roku szkolnym 2020-2021. Głównie w kontekście zagrożenia wirusa SARS-CoV-2 w przestrzeni gminy, powiatu i województwa. Stopień realizacji wdrażanych procedur bezpieczeństwa w placówkach kulturalno-oświatowych gminy Lubska. W temacie głos zabrały zaproszone na posiedzenie panie dyrektorzy szkół, które omówiły szczegółowo zrealizowane w tym zakresie zadania i procedury w swoich placówkach. Generalnie wszystkie szkoły w gminie są bezpieczne. Posiadają odpowiednią ilość środków w postaci płynu dezynfekcyjnych do powierzchni oraz do dezynfekcji rąk. Posiadają również termometry dotykowe. Każda szkoła, biorąc pod uwagę swoje możliwości w infrastrukturze budowlanej, ogranicza bezpośredni kontakt dzieci podczas przed między lekcjami. W dyskusji nad bezpieczeństwem rozmawialiśmy również o komunikacji na drogach przy szkołach i bezpiecznej drodze do szkoły. Nadal największe trudności w poruszaniu się pieszych pojazdów są przy szkołach numer 1 i numer 3. Pani dyrektor szkoły numer 3 zwróciła się do przedstawiciela Komisariatu Policji, który był obecny na posiedzeniu, o pomoc, wsparcie w zakresie parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych z zakazem zatrzymywania się i postoju, co w konsekwencji wprowadza duży chaos komunikacyjny, a przede wszystkim utrudnia bezpieczne manewrowanie autobusami, które przywożą dzieci do szkoły. Przy szkole numer 1 ruch pojazdów w okolicach Biegu ulic Korczaka, Solecki i Miłosza o godzinie 8 czy w okolicach godziny 8 już jest bardzo duży i jest bardzo niebezpieczny. Zaproponowano, aby również skierować w okolice właśnie szkoły numer 1 w godzinach między 7.40 a 8.15 patrole policji w celu prewencyjnego przypominania kierowcom na zasadach poruszania się w okolicach szkół i przedszkoli. Kolejny temat to podsumowanie sezonu turystyczno-wypoczynkowego na obiektach CIL-u, sezonu wakacyjnego w Ludzkim Domu Kultury i Bibliotece Publicznej. Dyrektorzy na początku swoich wypowiedzi również przedstawili swoje działania i stopień realizacji procedur w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom SARS-CoV-2, szczególnie w kwestii przygotowań do rozpoczynającej się działalności w nowym roku szkolnym. Następnie podsumowano sezon wakacyjny jako bardzo udany, pomimo wielu trudności związanych pandemią. Również włączając się w dyskusję, również bardzo pozytywnie ocenił pracę OSIL-u i OTEK-u, szczególnie w zakresie współpracy tych instytucji
przy organizacji imprez dla naszych mieszkańców. Kolejny temat, który był poruszany w trakcie posiedzenia, to bezpieczeństwo, ładny porządek w obrębie punktów sprzedających alkohol, oczywiście jak zawsze, myślę, że od 5 czy 6 lat w kontekście kolejnych skarg mieszkańców w centrum miasta, w ataku okolic kościoła oraz ulicy Stala. Gościem zaproszonym był m.in. ksiądz proboszcz Marian Bumbur, jako jeden z zainteresowanych naszym wspólnym problemem. Bardzo rzeczowej dyskusji zaproszeni goście, burmistrz, przedstawiciele urzędu miasta, policji i radni wypracowali wniosek z komisji, który został przegłosowany przez radnych jednogłośnie. W związku z treścią tego wniosku jest mniej więcej radnych grupy, powtarzającymi się cyklicznie od 2016 roku skargami mieszkańców centrum miasta Ludzko dotyczącymi naruszenia ławy i porządku publicznego, awantu i publicznego spożywania alkoholu. Komisja Bezpieczeństwa Spraw Społecznych i Zdrowia wnioskuje o objęcie monitoringu ulicy Śródmiejskiej oraz terenu wokół kościoła parafii właśnie w naszym mieście, w centrum. Ponadto burmistrz poinformował, że w związku z zaistniałymi sytuacjami powtarzającymi się naruszeniami porządku publicznego zostało wystosowane pismo wzywające przedsiębiorcy, właściciela sklepów Jan do zwiększenia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o zachowaniu uprzejmości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Następnie komisja zaopiniowała pozytywnie wszystkie złożone projekty uchwał w sprawach różnych. Podobnie poruszono temat pustka na skrzyżowaniu ulicy Robotniczej i Pomorskiej, poruszono temat garażów na skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej i Bohaterów, co bardzo utrudnia jazdy i spalowe wrażenie kolizji w tych miejscach, mimo to zwrócono uwagę na bardzo zły stan chodników na ulicy Wrocławskiej i Chińskiego. Przy drodze wojewódzkiej i powiatowej burmistrz poinformował o rozpoczętych pracach związanych z naprawą drogi powiatowej Chińskiego i Głowackiego i o postępach i problemach przy pracach związanych z remontem USA. Kolejne posiedzenie zaplanowane jest na 5 października, czyli najbliższy poniedziałek, a tematy to stan techniczny gminy, powiatowych i wojewódzkich w naszej gminie. Zaprosiłem przedstawicieli dróg wojewódzkich i powiatowych. To spotkanie będzie o godzinie 14, a o 15. Drugi temat to bezpieczeństwo związane ze zbliżającym się sezonem grzewczym. Przepisy, zasady i obowiązki związane z przeglądami przewodów kominowych i wentylacyjnych, zasady działania i wykorzystywania czujek dymu i tlenku węgla do zabezpieczenia naszych gospodarstw. Oczywiście zaprosiłem wszystkich sołtysów na godzinę 14. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu przewodniczącemu. Proszę członka Komisji Rewizyjnej, pana Artura Babarenkę, o przedstawienie informacji wraz z Komisji Rewizyjnej. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo. Na podstawie upoważnienia z dnia 24 sierpnia 2020 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę na temat kontrola dowodów gminy Łupsko wynikające z umów dzierżawy oraz tajemnic za 2019 rok. Kontrola odbyła się 3 września 2020 roku w Zakładzie Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Wydziale Infrastruktury i Gospodarki Nieruchomościami. Komisja ustaliła, że dochody z najmu dzierżawy w 2019 roku kształtowały się następująco. Paragraf pierwszy. Gospodarka komunalna nieruchomościami dochody wykonane za 175 651 zł. Paragraf drugi. Gospodarka ścieżkowa i ochrona dróg dochody wykonane do 782 595 zł. Komisja dokonała zestawienia dochodu z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w 2019 roku. Jest to kwota 2 780 365 zł. Tak jeszcze wykonam przykład, na przykład dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w Baszcie to 33 456 zł. Dochód z tytułu wynajmu świetlic wiejskich to 13 104 zł. Szczegółów protokół znajduje się w biurze rady, tam będzie można, kto zadaje zainteresowanie, chce będzie mógł przez nim zapoznać, tak bardzo krótko to przedstawię, żeby nie zajmować dużo czasu. Komisja ustaliła, iż procedura dotycząca wydzierżawiania oraz najmu gruntów będących własnością gminy Łupsko jest zgodna z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją oraz udzielonymi wyjaśnieniami komisja ustaliła, że opłaty za mieszkaniowe zasoby gminy pobierane są zgodnie z ustalonymi kryteriami i stawkami. Po dokonanej ocenie kontrolowanej dokumentacji komisja nie wnosi zastrzeżeń do realizowanych dochodów z gminy komunalnego oraz umów dzierżawy i najmu za 2019 rok. Dziękuję bardzo. Ja tu mam te protokoły, już może mogę tym razem ale proszę przekazać bardzo. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 5 porządku obrad. Podjęcie uchwały.
uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy w drodze wewnętrznej miejscowości Kurzyn, gmina Różno. Proszę pana naczelnika Kamila Zaczewskiego o przedstawienie projektu uchwały. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni państwo, projekt uchwały był omawiany na poszczególnych komisjach, jak i na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej w Lubsku. Jest tutaj wniosek, z tego co słyszałem, pana radnego. Proszę pana radnego, pana Karola Łączkę, o zabranie głosu. Panie przewodniczący, składam wniosek formalny o zmianę nazwy z ulicy Podgórnej na ulicę Słoneczną. W projekcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Drodze Wewnętrznej z miejscowości Burzy, gmina Lubsko. W związku z przeprowadzonymi rozmowami z mieszkańcami taka wynikła wola mieszkańców, to znaczy właścicieli tej drogi, działki, którą będziemy nazwali. I chciałbym tutaj przytoczyć wniosek mieszkańców, to znaczy właścicieli tej drogi, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Lubsku, który zawiera prośbę o nadanie nazwy w pierwszej kolejności ulica Słoneczna i który ten wniosek podpisali wszyscy bez wyjątku właściciele. Właściciele działek przy drodze. Tak. Tej działki, która jest droga, którą będziemy nazywać. O potwierdzenie tych słów właśnie chciałem poprosić pana naczelnika. Szanowni państwo, w związku z tym, że ten wniosek tak naprawdę był złożony jakiś czas temu, jeszcze cały czas był to odkładany, gdzieś to umknęło. Oczywiście tam. Ten wniosek jest, ja też nie wiem, bo byłem u pana naczelnika, ten wniosek jest. Podpisani są wszyscy właściciele tego gruntu. Także szanowni państwo, proszę o uruchomienie głosowania imiennego nad wnioskiem formalnym radnego Karola Łączkę. Już wszystko na porządku. Zakończyło się to głosowanie. Państwo przegłosowali się jednogłośnie. Pod jednogłośnie wniosek formalny pana radnego. Teraz przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Drodze Wewnętrznej miejscowości Kurzyn, gmina Lubsko. Proszę o uruchomienie głosowania imiennego. Stwierdzam, że uchwała w sprawie nadania na ulicy Drodze Wewnętrznej miejscowości Kurzyn, gmina Lubsko została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 6 obrad. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany stopy pogłębkowej w kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Lubsko.
Proszę pana rzecznika Kamila Zakrzewskiego o przedstawienie projektu uchwały. Szanowni Państwo, uchwała w sprawie zmiany studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ludzko dla dwóch odrębnych, dla dwóch obszarów w naszej gminie, to jest Chocić, Chocinek, Mokra i Lutol oraz Stara Woda i Pola Żacka. Projekt był omawiany, podobnie jak poprzednia uchwała z Państwa na posiedzeniach komisji. Chciałem tylko dodać, że w terminach wynikających z procedury nie wpłynęły żadne uwagi. Także zasadne jest podjęcie tej zmiany studium, aby dalej kontynuować uchwalanie planów miejscowych w celu. Czy są zapytania od pana zarządnika? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Ludzko. Proszę o uchwalenie głosowania imiennego. Dziękuję panu naczelnikowi i państwu. Stwierdzam, że uchwała w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Ludzko została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Przystępujemy do punktu 7 obrad. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy województwem lubuskim a gminą Ludzko w sprawie współpracy przy realizacji zadań pod nazwą remont drogi województwa nr 287 w Ludzku w ciągu ulicy Wrocławskiej oraz miejscowości Budzielów. Proszę panią sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Uchwały były dokładnie omawiane na wszystkich posiedzeniach, na wspólnym posiedzeniu również w komisji rady, więc nie wiem, czy jeszcze państwo mają jakieś dodatkowe pytania, jeżeli chodzi o to, o tę uchwałę. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy województwem lubuskim a gminą Ludzko w sprawie współpracy przy realizacji zadania pod nazwą remont drogi wojewódzkiej nr 287 w Ludzku w ciągu ulicy Wrocławskiej oraz miejscowości Budzielów. Proszę o uchwalenie głosowania imiennego. Stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy województwem lubuskim a gminą Ludzko w sprawie współpracy przy realizacji zadania pod nazwą remont drogi wojewódzkiej nr 287 w Ludzku w ciągu ulicy Wrocławskiej oraz miejscowości Budzielów została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 8 obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gminy wchodzących w skład aglomeracji Ludzko przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Ludzko. Proszę panie sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały również był przedstawiany na wszystkich komisjach. Dodam, że jest to jeden z pierwszych, że tak powiem, elementów tego, żebyście państwo mogli do końca roku podjąć uchwałę właśnie o aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Ludzko. Gmina Jasień też podejmie taką, musi podjąć taką uchwałę. Czy są pytania w tej sprawie do pani sekretarz? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy gminnego dotyczącego współdziałania gminy wchodzącej w skład aglomeracji Ludzką przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Ludzką. Proszę o uchwalenie głosowania imiennego. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Ludzko przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Ludzko została przyjęta jednogłośnie 14 głosami za. Przystępujemy do punktu 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Ludzko na rok 2020. Proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały. Drodzy państwo, projekt uchwały był przedstawiony na części komisji Rady Miejskiej, także na posiedzeniu wspólnym komisji. Do tego czasu, do dzisiejszej sesji, nic się w projekcie uchwały nie zmieniło. Moja prośba tylko taka, aby
paragrafie pierwszym przy uchwale z 27 lipca 2020 roku dokonać zmiany numeru nie 21 na 76 na 20, tylko 22 na 176 na 20 Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2020. Czy istnieje potrzeba jeszcze raz omawiania uchwały i wyjaśnienia zmian do budżetu? Nie, no nie widzę pytań ze strony Państwa Radnych. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję Pani Skarbnik. Przystępujemy do głosowania projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020. Proszę o uruchomienie głosowania jednego. Stwierdzam, że uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubsko na rok 2020 została przyjęta jednogłośnie 13 głosami za. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 10 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocy będzie przysługiwała dieta. Proszę Panią Sekretarz o przedstawienie projektu uchwały. Była przedstawiana na wspólnym posiedzeniu komisji. Nie wiem, czy mam przeczytać całą treść tej uchwały. Ja wszyscy to uznają. Projekt tej uchwały. Są jeszcze pytania w tej sprawie do Pani Sekretarz w sprawie tej uchwały. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocnicze będzie przysługiwała dieta. Proszę o uruchomienie głosowania imiennego. Stwierdzam, że uchwała w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta, została przyjęta 11 głosami za, 2 głosami przeciw. Nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. Interpelacje i zapytania. I przystępujemy do punktu 12. Sprawy różne. Proszę bardzo, Szanowni Radni. Proszę Pana Radny Jarosław Bednarek. W ostatnim okresie wielokrotnie rozmawiałem z mieszkańcami ogólnie naszego miasta, też gminy. Doszliśmy do wniosku, że należy powtórzyć protest w sprawie braku budowy wieloetapowej obwodnicy. Taki protest przeprowadzałem wspólnie z mieszkańcami 2 lata temu. Ten pomysł miał być zrealizowany ponownie wcześniej, z uwagi na sytuację kryzysową z COVID-em. Cały czas padaliśmy w czasie, że był taki okres, nie można było zgromadzeń organizować i tak dalej, a w taki protest też się zgromadzenie. I teraz wiadomo, sytuacja się znowu zaczyna robić coraz trudniejsza i chcemy wykorzystać ten moment, dopóki nie ma zakazu. W miesiącu październiku przeprowadzić taki protest, aby znowuż władze czy wojewódzkie i zarząd wojewódzki usłyszały głos mieszkańców, że ta inwestycja naprawdę jest bardzo potrzebna. Tak jak Pan Burmistrz wcześniej wspominał, bo są prowadzone cały czas jakieś tam działania, Pan Burmistrz odbywa spotkania, czy z zarządem, z dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich, czy z regionalnym dyrektorem środowiska, który ma wydać opinię w sprawie decyzji środowiskowej. No, czynności są robione, ale cały czas jest ogólnie na niby blokada spowodowana protestami i ekologów, którzy praktycznie nie rozumieją, nie chcą zrozumieć problemu, jaki stanowi dla nas brak tego drugiego etapu obwodnicy.
bo tak jak już nieraz było podkreślane, my jesteśmy w jakiś sposób wykluczeni i nawet gospodarczo, bo przecież były prowadzone nieraz rozmowy z różnymi przedsiębiorcami, i to dużymi przedsiębiorcami, którzy patrzyli na to, żeby mieć dobre połączenie z głównymi drogami typu A4 w kierunku zachodnim. A z uwagi na brak obwodnicy, wiadomo, nie będzie ciężkie praca przez miasto. Tak wstępnie chciałem tylko poinformować, tak wstępna data to będzie 16 października. Ja złożę odpowiedni wniosek do pana burmistrza, bo taki wniosek trzeba złożyć. Tam procedury trzeba odpowiednio zachować. I jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, nie wiem, minister zdrowia czy pan premier nie wprowadzą zakazu zgromadzeń, mam nadzieję, że to będzie dyskusja. Przepraszam, nie dodam jedno zdanie. I tylko przepraszam, żeby to nie odbierać jako złośliwość, bo tutaj ktoś powie, że pan burmistrz prowadzi, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska jest pozytywnie nastawiony, że też dyrektor dróg wojewódzkich. Ja uważam, że nawet wolę mieszkańców też trzeba wypełniać, uszanować i uważam, że to nie wpłynie negatywnie na dalsze to postępowanie. Możemy przyspieszyć. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Radny, będzie to uciążliwe dla mieszkańców, niemniej jednak popieram inicjatywę, którą Pan zgłosił, czyli takiej blokady drogi w jakimś okresie czasu, żeby pokazać naocznie, o jakiej my mówimy skali problemu, jakiej to ilości przejeżdżających firm, samochodów przez nasze miasto, przez środek miasta. Informowałem o tym dyrektora Bartoszu i Urząd Wojewódzki, że tak, trzeba się spodziewać z taką reakcją społeczeństwa i tak jak pan radny powiedział, jesteśmy tutaj do tego, żeby mieszkańcom życie polepszać, a nie dyskutować wiecznie. I myślę, że to pokaże skalę problemu. Panie radny, mam tylko jedno pytanie. Gdzie to było umiejscowione, które części i tak dalej? Czy jest jakiś na to pomysł, czy na razie jeszcze jest? Tak jak było to 2 lata temu, będzie to ulica Wrocławska w rejonie skarb będzie pan wtedy. My się właśnie musimy liczyć z tym, że w tym roku dojdzie do skutku, no bo to Państwo przygłosowali się to porozumienie. Mamy zobowiązania z poprzednich lat do remontu drogi w Łódź-Chłopie, bo byliśmy tam liderem projektu i będą remontowane skrzyżowania na ulicy Wrocławskiej. Szanowni Państwo, na to nie pora. Będę to pilotował na bieżąco. Tamten punkt jest najbardziej taki zasadny, ponieważ duży transport od strony Żab w kierunku granicy i to było 2 lata temu też widoczne. Pani redaktor z Gazety Lubuskiej była, to sama się zdziwiła, że naprawdę jest taki duży transport, nawet samochodów ciężarowych, zwłaszcza ciężarowych, jedzie w kierunku albo Bugina czy Krosna, albo w kierunku Żar. Wystarczyło na 3 minuty zatrzymać ruch i dosłownie to skrzyżowanie, gdzie jest ulicą Bohaterów, do Łódź-Chłopia, przecież to jest kilkaset dobrych metrów, prawie kilometr. W ciągu 3 minut droga była zablokowana w większości przez PS ciężarowe. Remonty pokażą, bo będzie pewnie ruch jednorynkowy, to też pokażą, ale jak zamontują. Chyba, że jeszcze zanim wniosek, może, ale to jest najlepszy punkt, żeby wskazać, jaki jest problem. Bo można to zrobić na inną ulicę, ale to wtedy nie będzie... Jest bardzo dobry miejsce. Ja powiem szczerze, jak wracam do domu, jadę przed sobą, czyli mogę tu wjeżdżać na chodnik, jak słyszałem się za mną, to telekiem, te samochody, co włożą drzewo i tak dalej, to jadę chodnikiem, bo strach, bo tak po takiej stronie, jak to miasto, nie tym wszyscy tym przeważnie kolumbę, nie tylko przeważnie pusty, ja jadę chodnikiem, no bo jest strasznie chaos i cały czas kilku są w tym ludzie.
Panie Przewodniczący, ja tutaj chciałbym powiedzieć, że taki właśnie między innymi taki plan był w tej komisji, która będzie w poniedziałek najbliższy. Rozmowa na temat dróg wojewódzkich, między innymi w naszej gminie, stąd też zaprosiłem przedstawiciela, nie wiem kto będzie. Kontaktując się z sekretariatem dyrektora, pani powiedziała mi, że na pewno ktoś będzie z Zarządu Dróg Wojewódzkich. I tam oprócz obwodnicy chciałbym również wskazać problem tej ulicy Wrocławskiej, 50-letniego chodnika na ulicy Wrocławskiej między innymi. I stąd też ja zapraszam tutaj pana radnego na posiedzenie komisji i myślę, że to też jest dobry czas po to, żeby tego przedstawiciela uprzedzić, że też coś takiego będzie organizowane. Myśmy mogli między innymi temat przedyskutować może głębiej i bardziej szczegółowo, ale niewątpliwie problem obwodnicy trzeba nagłaśniać wszędzie. Czego to będzie? Najbliższy poniedziałek, o godzinie 14. Bardzo żałuję, bo to ale ja będę. No to my przekażemy może to tak. Myślałem, że może, no, ale no, przekażemy temat tej inicjatywy i tego pomysłu. O, to jest dobry pomysł. Może zaprosić mieszkańców, jeżeli to też poinformujemy. Dziękuję. Cieszę, ktoś z państwa ma jakieś pytanie? Proszę bardzo, pan radny Bednarek jeszcze raz. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Chciałem zgłosić taki, to w sumie, nie wiem, to ktoś z powiatu nie może. Bo na ulicy Postaci Wielkopolskich, jak jest tunel, ten wiadukt kolejowy, jak się jedzie w kierunku ulicy Kolejowej, po lewej stronie, właśnie to od kolejowej siedzie w stronę miasta. Przy wylocie z tunelu po prawej stronie powstał taki gar. I on jest bardzo niebezpieczny, ponieważ nie trzeba wcale szybko jechać, bo tam jest ograniczenie do 40 akurat. Ale nawet jadąc z taką prędkością, jeżeli ktoś nie zauważy i najedzie kołem, to auto podrzuca. A teraz już jest taka pora, że jest coraz częściej mokro. I ktoś będzie chodnikiem, bo tam praktycznie chodnik jest niewiele wyżej od nawierzchni, a to może wpaść poślizg i nie daj Boże może dojść do wypadku, żeby ten gap zniwelować, żeby to zgłosić. Nie wiem, czy pan naczelny może gdzieś skontaktuje się z naczelnikiem tam od Wigorzysta w powiecie. Powiat będzie też na posiedzeniu komisji w poniedziałek, żeby ten temat będzie zmieniony. Żeby to zgłosić. Na sesji nie ma. Żeby to zgłosić, bo mnie to tam zostało jest. Tak jest, tak. Może się pan naczelnik zajmować, to pan naczelnik ma mnóstwo spraw. Nie, ja tylko na tak normalnie, nie mówię, że musi to zrobić. To... Na pewno to zrobi. Wiecie, z tą osobą. A taki który? Na kolejowej czy na Kilińskiego? Nie, na kolejowej. Jak się jedzie od kolejowej na Posadzie Wielkopolskiej i z prawej strony, jak się wyjeżdża z tą. Tam jest lekki taki mały zakręt i tam się robiło, tam jest taki gar powstał. Proszę jeszcze tam księdza oddać głos pan naczelnik Kamil Zaczewski. Państwo, chciałem poinformować, że w dniu dzisiejszym z terenu naszego miasta znikną kontenery na odzież, które pomimo tego, że były potrzebne, ale też psuły estetykę. Wiązały się dodatkowo z dużymi kosztami i nakładami, jeżeli chodzi o usuwanie tych nadmiarów śmieci, trzeba powiedzieć, które się przy nich znajdowały. Dzisiaj taką informację zamieścimy też na naszej stronie. Zostanie przygotowane miejsce kilku kontenerów, 6 bądź 8 w okolicach Szoku, z boku, gdzie nie będzie to przeszkadzało i nam kłuło w oczy, powiedzmy tak. I będzie to też objęte monitoringiem z CGKM-u, także unikniemy w tym momencie podrzucania tam śmieci. Mamy nadzieję, że będą one służyły do tego celu, do którego zostały ustawione w mieście. Dodatkowo w dniu jutrzejszym, jeżeli chodzi o firmę PCK, zostaną też usunięte kontenery z terenu wiejskiego, a niestety kontenery fundacji. Dalej sprawa jest procedowana. Tutaj po konsultacji z naszym mecenasem, także też będziemy doprowadzać do tego, żeby one zniknęły. Dziękuję za pana naczelnika. Właśnie miałem w tej
zabrać go w tej sprawie, pan mnie uspokoi, bo jak się przyjeżdża, to jest taki silnik niektórych tych kontenerów, że normalnie to wygląda bardzo brzydko. Miasto, estetyka miasta też ma tu traci. Jeszcze pan Leandro Słowikowski, proszę. Panie burmistrzu, pan w swoim wystąpieniu mówił o tych zgłoszonych wnioskach. Rozumiem, że to do Funduszu Inwestycji Samorządowych, do tych pieniędzy, które tam są. To jest ta druga część covidowych dotacji. Inwestycji, które no, są, nie mają jakichś takich ram, które gdzieś tam będzie to przeglądał, kontrolował, mamy zgłaszać nasze potrzeby i wnioski w ramach za pośrednictwem wojewody do konkursu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. I to jest ta druga część tam, nie? Tak, i tutaj no, my tu się sugerowaliśmy przede wszystkim COVID-em i tym wykluczeniem między innymi, znaczy nie, no, tak naprawdę o tym wykluczeniu nie mówić, ale to też mamy wykluczenie na niektórych miejscowościach do dostępu do wody. W XXI wieku no, nie mamy wody, studnie wysychają i jest okazja poprosić rząd o tą stronę, o wnioskiem o dofinansowanie. Tam jest nawet do 100%. Mam nadzieję, że nas tutaj ktoś zauważy, że ten program naprawczy, do tego jest gmina no, gdzieś tam daleko od Warszawy i jeszcze są miejscowości bez wody, tak? A woda no, to jest podstawą higieny i przeciwdziałań właśnie różnym epidemiom. To przede wszystkim złożyliśmy w tym kierunku i też to, że mamy obieg USC, no to jest w stanie anagonalnym, tu jeszcze nie wspominałem tego sprawozdania, ale po odkryciu podłogi okazało się, że te płytki wszystkie leżą na bezpośrednio na gołej ziemi, bez izolacji, bez podbudowy. No i teraz to wszystko musi być wykonać. Mamy parter już i on wszystko rokuje, że będzie wykonane to wszystko dobrze. Mamy tu seniora, mamy tu siedlicę, mamy jeszcze piętro. To jest dofinansowane wszystko przez wojewodę, za co serdecznie wielokrotnie dziękowałem i dzisiaj dziękuję. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie jeszcze piętra, żeby zakończyć tę inwestycję. Plus wodociągi i ulica transportowa, która też jest w takim stanie krytycznym i dojeżdża no, do takiej mini strefy, naszej pierwszej górskiej strefy. To jest tylko tak, proszę Państwa, na przebudowę piętra to jest około 2 milionów złotych USC, wodociągu na Błotnej 1,5 miliona, na wodociąg w Janowicach 1 800 000, wodociąg Poznańska ulica przy okazji budowy gazociągu. No to też mamy nadzieję, że w tym kierunku właśnie połączenia inwestycji pegniników naszej, ona będzie raz dobrze wykonać, a przebudowa drogi transportowej z projektem 800 metrów jest wyliczona na 6 milionów, no, nie wiem, czy to dużo. 6 milionów 800 metrów? Tak, jakoś to jest przygotowana. Ja nie wiem, ale ja też tak uważam za dużo. Zobaczymy, wypisujemy. Jest to jakby... Ale tak poza tym może wystraszyć tam tych, którzy będą zaanalizowali. No, 6 milionów może być na to. Myślę, że to jest nie tak. Też tak zauważyłem. Ale to zobaczymy. To trochę dla mnie nie jest taki wielkim problemem, bo sobie możemy sami poradzić. Gorzej jest wodociągiem i gorzej jest tam. Ale jest wpisana do finansowania projektu przebudowy. Okej, a strona transportowa, panie burmistrzu, to też tutaj przewodniczący Komisji Budżetu mówiłem. Chciałbym, żeby kilka słów może padło, żeby nasi mieszkańcy też usłyszeli, no, no, mam całe na pieniądze, więc pani skarbnik. Mamy ugodę podpisaną i ja tutaj w sprawach jakby porozumień i takich dobrych relacji, to powiem, że będzie dobrze.
To mam takie, panie Kamilu, pytanie, może to jest drobnostka. Ulicy Wiosny, Nudów, Jarzębinowa, Przestyniowa, tam odpadów nie ma oświetlenia, prądu, lampa. A i po prostu Nudów? Tak. To jakaś awaria całego tego regionu. Może tylko bezpiecznie wystarczy tam, piąć się po temacie. Od Wiosny, Nudów, w górę te wszystkie ulice tam. Dziękuję. Może jeszcze jedno. Jeden temat. Chodzi o to, że dzisiaj nie wiem, Państwo, jeżeli korzystacie i jeździcie na nasz rynek, to na pewno zauważyliście taką dziwną sytuację, którą trzeba, taki pomysł może jest mieszkańców, może sugestia, bo chodzi o to, że nie ma gdzie na tym rynku zaparkować, szczególnie w ten dni takie handlowe. A plac elegancko wydrukowany przy Wresie i powiedzmy tutaj gajenie tam w kontekście tych rozrzutów stoi zupełnie pusty. Czy nie byłoby, nie wiem, możliwości, żeby właśnie skorzystać z tego placu, on jest idealny do zaparkowania, z tej pustej wypełnia samochody z terenu krzaka. Myślę, że zbędnie byłoby udostępnienie, że u nas 100 metrów to jest daleko. Bo ludzie lubią na rynek przyjeżdżać pod sam rynek. A worek cebuli dźwigać 100 metrów to też nie jest takie proste. Ja tak tylko wiem, jak jest w praktyce. Tak? Także tutaj no, niefortunne miejsce jest pracy. No, na taki rynek typowo no, ogólno dostępny taki, z takimi wieloma asortymentami. Taki jakiś drobny rynek, to może tak, ale na takie większe zakupy, no to ciężko jest worek ziemniaków, cebuli i jeszcze, nie wiem, zakupioną, no, nie wiem, kawałek kanapy, bo tam takie rzeczy są, jakiś kawałek stary, cokolwiek, no i teraz wnieść go przez most i przez rzekę. Ale przez most i przez rzekę przejeżdżają samochody i stoją w parku, a tam w tym miejscu, które jest właściwie idealnym miejscem do parkowania, no. Jeśli jest terenem prywatnym, no nie wiem, czy to jest teren. USB to jeszcze jest. Z tego jeszcze jest sprawa przeciwpożarowych, jak sprawdzimy. Pani radna, proszę Państwa. Ja chciałam się zapytać, czy w budżecie na przyszły rok nie moglibyśmy zaplanować jakieś kwoty na przegląd drzew na cmentarzu w tej starej części. Ja wiem, że to jest konserwator zabytku, być może się może wypowiadać, ale ludzie skarżą się, że część tych drzew już jest w tak starym, jest w opłakanym stanie, dużo jest suchych, czy ewentualnie dokonać przeglądu tych drzew i usunąć te zagrażające no, i ludziom, i pomnikom. Pani radna, my pewnie tam w odpowiednim wydziale gdzieś pieniądze są. I takie rzeczy przeprowadzamy na cmentarzu. Na wniosek do 100 osób fizycznych, tutaj zarządcy. Z tym, że no pierw ktoś sadzi, jeśli nikogo nie pyta, a jak już to drzewo rośnie, to już później jest kłopot. Tak, to tak to wygląda. No ja mówię o tej starej części. No, stara to jest taka różnica między starą. Drzewa, które spadł drzewo. Tak, ale to, jeżeli zagraża albo jest coś nie tak, na pewno pomagamy tutaj wpisać wnioski, no bo są też na tych miejscach, to ma, gdzie ktoś sobie wyjeżdżał, tak, kupił to miejsce, no i my tak sami nie możemy też wchodzić komuś, powiedzmy, ten teren, ale tak się dzieje, to pieniądze na to. Może dodam, że są wydawane, są te suche, takie wielkie drzewa, niektóre są, także są tutaj wydawane decyzje na wycinkę tych drzew i w miarę, że tak powiem, możliwości finansowych są wycinane, także gdzieś tam cały czas służby działają. Ale też techniczne możliwości, bo dostęp do tych dużych drzew jest utrudniony w takim miejscu jak inaczej. Jeśli ktoś posadził małego dęba takiego 20 lat temu, to w tej chwili ten dom jest. I korzenie ma na ileś tam grobów, jest na żadnych głowach. I dlatego też trzeba apelować do tych nowych części, o których Państwu miała, żeby rozsądnie
nasadza się w Polsce, jest taka trochę samodzielność w tym sadzeniu. W innych krajach jest tak, że nie można bez zgody zarządcy cokolwiek posadzić na tym terenie, bo to później daje taki kłopot. U nas te ścieżki między grobami, no to każdy sobie tak tą ścieżkę zajmuje. Tak? W pewnym momencie przyjechać wózkiem dla niepełnosprawnej osoby albo z dzieckiem nie ma możliwości. A powinno być tak od sznurka do sznurka i alejka. I wtedy jest komunikacja. No dzisiaj w niektórych przypadkach nawet nie ma jak wjechać z wózkiem, a co dopiero wjechać z urządzeniem, żeby wyciąć to drzewo. Także no, pani słusznie zgłasza problem, że to tak jest, ale naprawdę niekiedy prześwietlić to drzewo, czy tak ściąć po kolei, nie ma możliwości z kosza. Jeżeli można, ja też jedną sprawę. Proszę Państwa, jeżeli pana przewodniczącego, wiceprzewodniczącej komisji, moja prośba, czy może w porządku obrad, czy komisji, czy sesji wprowadzić takie punkty dotyczące typowo spraw sołeckich i dzielnicowych, żeby było to sprawy, nazwa ogólna to są sprawy sołeckie, ale czy to informacje, czy sprawy związane z informacjami, które wypadałoby przekazać mieszkańcom i od mieszkańców usłyszeć. To bym prosił, żeby... Ja mam tą część moją, gdzie mam spotkania i szkolenia, to będę mam wymiar protokoły, listę obecności i tak samo tu sprawy. Inne gminy takie mają. Oprócz spraw różnych. Tak, takie typowo sprawy związane z pracą w SOE. Przekazaniem może... Tak, to przekazaniem protokołu zebrań czy wniosków, czy to na komisjach i na sesjach i wtedy będziemy mieli obraz tego, co się dzieje. No na dzisiaj wjeżdżam, proszę Państwa, wspólnie przez cały lipiec jeszcze pół sierpnia, może jeszcze więcej. Zauważyliśmy, że niestety w komunikacji nie ma tego przekazu i trzeba to jakoś uregulować. Na to. Dziękuję. Ci, którzy się chciałby zabrać głos. Proszę pan radny Dziewulski. Na ostatnim posiedzeniu Sąd Komisji pan burmistrz zaproponował wnioskowi, że jakby ktoś z rady chciał oglądać prace, które są były w sferze, to mógł to chętnie na to zapraszać, żeby tam przejść. Ja ten wniosek otrzymuję dzisiaj po sesji. Ja bym tak wnioskował panie burmistrzu, że po sesji ilu radnych nam chciało przejść i pana burmistrza, bym go zaprosił także w celu wyjaśnienia nam spraw. Oraz klucz USC, to bym chciał dodać jeszcze, żebyśmy oglądali w LDK-u byłe mieszkanie pana dyrektora, byłego dyrektora, no i zapoznali się z planami po tym mieszkaniu. Dziękuję. To tak, pana naczelnika poprosimy o telefon. Mam plac budowy i byśmy teraz się mogli przejść wszyscy. To nie będzie problemu na pewno. Prosił Cię zwrócić uwagę na bezpieczeństwo i te budowlane i covidowskie. I jeżeli chodzi o mieszkanie, to trzeba byłoby z dyrekcją, bo no dzisiaj, no nie wiem czy to jest za radę, może powiem pani sekretarz, telefon do pani dyrektor, kto będzie chciał je zobaczyć. Nie widzę problemu, tak, no nie ma żadnych tajemnic. To jest też informacja, że jest obiekt poddany, nie ma tego problemu, a jakichś tam specjalnych pomysłów na to nie ma. To jest integralna część LDK-u. Kiedyś tam była garderoba przyjeżdżających, występujących artystów. Dzisiaj mamy powody takie organizacyjne, zwłaszcza w instytucjach kultury, które no, tak trochę z tym COVID-em sobie nie radzą. IKM, WIF, Instytut Wyglądowy, gdzie zajmują się wysypiskami, odpadami, przewożeniem, remontami, transportem dzieci niepełnosprawnych i różnymi, jakoś nie ma problemu. Tutaj trochę instytucje
raz, że poprzednio papierowe przekazanie mailowe dokumentacji związanych z kontrolą czy z audytem miało wywołać COVID w biblioteku. Na dzisiaj ograniczenie pracy biblioteki ze względu na COVID jestem zdziwiony. Również są to instytucje osobowością prawną jako właśnie instytucje kultury i dyrektorzy mają prawo podejmować takie decyzje. Ale jeżeli się zmniejsza czas pracy, to znaczy, że to, co jest przeciwko czy za, bo jeżeli jest dłużej, to te ludzie mogą się rozłożyć w czasie, nie być w wojennej porządku, a nie dłużej, to lepiej w bibliotece. Jeżeli ktoś z ścianki, bo mamy takiego audytora koncesjonowanego, który jest zewnętrznym audytorem, ale zewnętrzny audyt przeprowadza i miał zagrażać bezpieczeństwu pracowników LDK-u, żeby mailem poprosić o dokumenty i żeby to jest często, no to dziwna rzecz. Nie ma problemu, ta interesa jest na miejscu, także pan dyrektor. Rozkaz pana radnego i pani burmistrza. Szanowni Państwo, są jeszcze jakieś pytania? W związku z wyczerpaniem porządku obrad dziękuję wszystkim za udział i zamykam obrady sesji. I tak Państwo którzy chcą skorzystać, żeby zobaczyć plac budowy czy Państwa, kto by chciał na plac budowy, tak żeby wiedzieli ile osób, to mam to.